Drop it. Trzeba będzie zapierdalać. Yeah. Cześć, siemano, z tej strony Mózka, to jest czwarty odcinek. Zagrajmy na serwerze toreadorworld.pl. I właśnie sobie wbijamy prawdopodobnie pierwszy skill na serwerze na G. Otóż zostało już 7 ostrzy do G właśnie. 6, 5, 4, 3, 2, 1. I... no i P. G1 jest. Elo. No i od razu zaczniemy, no co? Kamole sobie w takim razie może poczytamy, co? Jeden karangi. Udało się. Mamy G2. Witam konsumenta. Boli mnie to strasznie, bo porobiłem głupie błędy typu... typu właśnie nie zbierałem fasolek i tak dalej, nie? No głupio. Głupotka taka troszkę, ale... Dobra, G3 jest, elegancko. 400 ataku daje. I już ten damage jest konkretny, powoli. Tylko żeby te metki w miarę... Dobra, nie udało się. Odejmie mi dwa karangi. Coś czuję, że... Dobra. Że będę bity, jak wyjdę z kółka. O, właśnie. O to chodzi, trenuj. Nie udało się. No i teraz jeszcze czytniemy sobie. Czarowane ostrze. Trenuj. Nie udało się. Cholera. Dobra, ulepszę sobie teraz. Mam dwie pary Ebo. Jedną 8, drugą 7, bo wcześniej mi się coś frapt zrył. Spróbujemy na 7, znaczy na 8 nie weszło. Na 9 spróbujemy bodziem. Siadło. Zajebiście, jedna para Ebo 9. To sobie. No nie stać mnie raczej już na piąte bony, więc może. Mam trochę zmianek, trochę dodań, to sobie w sumie wbiję 4 bonusy na szybkości. Okej, siedzą. Coś wymiksuję, nawet 20 DT by mi leżało, więc 10 luda to średnio. 10 DT średnio. 6 DT, 10. O, 20 DT. Takie bony mogą być, no bo teraz jakby celem jest położenie troszkę na Reaperka, no nie? No to jest 20 DT, elo. Mam teraz trochę dodań, to stwierdziłem, że sobie w sumie wybonuję Ebo Bronze, bo w sumie w tej mojej mam te 2 KHP, no to jakby trochę mi szkoda, żeby ją miksować, a lepiej jednak Ebo Bronze wydaje nam tą szansę na odzyskanie PZ-a 4%. Jakby teraz jakieś, nie wiem, hapsy, ewentualnie... kurwa, no. No za dobre te bony weszły, 1,5 KHP, 5 do PZ-a, jak ja chciałem DT. Dobra, idę sobie wybonuję drugą bronzę. Dobra, sobie wybonuję drugą jednak. I w niej nawet żeby weszło samo 20 DT. Żeby było na to, no, kappa DT. Dobra, już siedzi. Więc sobie przypadkiem tej bronzy nie zmiksował. 20 DT ja chcę chociaż. 8 życia, to mnie to nie robi. 8 luda, 5 do PZ-a. 6 DT. 20 orki to też odpada. Kurwa, no. No niech wejdzie to 20 DT. Patrzcie, w ogóle mi żadne HP nie wchodzi w sumie teraz. O, dobra, weszło teraz. Ale to... Dobra, jest 20 DT, to sobie to zostawię. I będzie trzeba później przemiksować tarczę, ale to dopiero później, jak sobie jeszcze tam wybonuję i może jakieś piąte bony ogarnę. Dobra, mam 3 worki z trucizną, to spróbujemy sobie wklepać wyzywkę na 8. No musiała nie wejść w końcu. Mam A5. Dobra, oddamy sobie konarki do biologa. Zobaczymy, czy on nam da od razu... Tak. 10% szansa na kradzież HP, 11 ruchu i zielona ebonitowa szkata. Już. Otworzymy szkatę. Dłoń krytyka. Dłoni mam 11, przebić 10. Czyli fajnie, jeszcze to jest coś w tym stylu, czyli jak kradzież. Czyli jakieś w tym momencie mam 19, czyli takie drugie ostrze dostałem. No tylko, że nie z damage'em. Tutaj 5 do PZ-a, tu jeszcze jakby w zbrojce jakiejś wklepać 5-10 do PZ-a, to już po prostu jestem nieśmiertelny. Dobra, dobiję sobie akurat 76 level, bo poszedłem ekspić bufkę, muszę bufce wbić 30.
Sorry, 75. Póki co bufka ma 44 i kulkę. Expy ją całe 24 minuty od 30 levela. A jeszcze expimy bez oczywiście bonusu z PT, bez. Ona ma tylko PDK godzinnego założonego, bo. No nie wiem, bo księgę lidera chciałem jej ubrać, ale no niestety jeszcze nie mamy jakby levela, żeby sobie razem zrobić PT i musiałem. No i pozdrawiam sobie i dziękuję graczowi bez niku Kappa za to, że no, był łącznikiem, że tak powiem. Dobra, wbiłem w szamance 55 level w praktycznie godzinę, czyli 25 leveli, no tam jeszcze dobiłem troszkę na PD-ku półgodzinnym. I teraz przeszliśmy się razem do V3, gdzie znowu zaraz będę odpalał PD-ka półgodzinnego i liderkę. Mam dwie liderki, bo jeszcze szamance poleciała, wydaje mi się, że chyba jeszcze jedną gdzieś skądś bym ogarnął. Więc ubieram sobie PDK, mamy 7% na buffce i ładujemy teraz pół spota praktycznie na klatę. Zobaczę jak nam ustaje, ale widzę, że na spokoju. Peta sobie jeszcze przywołam. Ile ona miała? 7% ja mówiłem? Aha! Dobra, to będziemy musieli zaraz zrobić teścik jeszcze raz, bo okazało się, że było na poziomie. Się dziwię, co jej tak chujowo jak poleciał. Dobra, szamanka ma 14%. Czyli myślę, że z jakieś takie koło 20% nawet ze spota może jej lecieć. Ma 14. Ten spot był taki fajny, przyjemny bardzo. No to już patrzę, ile szamance. Tylko ja mam strasznie małe hity, tak więc trochę mi to schodzi, nie? Dobra, szamance wbiłem. Ona miała 14, to biłem jej 16%, więc. Więc myślę, że tak godzina to będzie jakieś może 10 leveli około, może troszkę więcej. Bo teraz biłem jej w sumie 25, no ale już później wolno leciało, no to myślę, że około 10 leveli to powinno być. Tak więc 6-5, 6-5 do 7-5, 7-0 do 7-3 i 7-3 do 7-5. I no to jakieś 4 godzinki jeszcze, to damy radę. No i po kolejnym PD-ku bilans wygląda tak, już sobie odpalę godzinnego PDK, tu dostaliśmy piąte bony, bo dużo ludzi pyta skąd piąty bon, no to ze szkaty 60 na pewno i z reszty to ja nie wiem, może ze złotych kluczy, może z platynowych lecą. PDK i liderka, no i lecimy, trzeba wbić, nie wiem, no teraz biłem jakieś 10 leveli w godzinę, to myślę, że teraz będzie, no wcześniej było 25 leveli, 10 leveli, to myślę, że teraz jakieś 5. Czyli do takiego 7-0 powinno doskoczyć. I zostawiam tą bufkę i poczekam, niech speed wstanie rano. To będzie miał dwa PD-ki do zbicia, myślę, żeby jej wklepać 7-5 level. Czy mu podeślę paski do WP-ka, to myślę, że spokojnie ten WP-ek w porównaniu do tego, jak my biliśmy, no to ten WP-ek już naprawdę kaci. A plan na najbliższy czas, bo to już praktycznie chyba będzie po PD-ku jakby koniec odcinka, to myślę, że plan na najbliższy czas to będzie polatać na riperki, więc jakby następny odcinek już będzie z zbijania riperów. No jakby się w miarę szybko udało wbić truta, jeszcze się dopytam jak to jest z lwimi. No jeżeli lwi by naprawdę działał tak, znaczy miałby zwiększony damage mniej więcej pod trutę, no to wtedy jeżeli by mi lwi poleciał, to nie pozostaje nic innego jak po prostu pójść do groty wtedy i wbijać level. Słyszałem, że metki są też w grocie, no to tam, że jedne są strasznie przerąbane z zinami, a drugie są łatwe w miarę, więc myślę, że speeda bym wziął i w PT do 8-7 levela byśmy dali radę we dwóch. No i później pewnie by zostało też ekspienie buffki do 8-7 levela. No ale tak teraz o tym myślałem, że w sumie, że czemu nie ekspiliśmy buffki jakby w PT od razu z nami. Wydaje mi się, że gorzej by nam to ogólnie poszło, bo teraz jakby te PD-ki, no to ja ile? Zużyłem dwa PD-ki, teraz lecę trzeciego PD-ka, a my ekspiliśmy, nie wiem, może z jakieś 6-7 godzin i to jeszcze na ratach. Więc no zdecydowanie jest, widać różnicę. Też nie wiem, czy ta liderka nie daje więcej niż ten medal bohatera. Więc no tak jak powiedziałem przed chwilą Sarki, że się lekko zająknąłem. Wydaje mi się, że jakby no leci jej o wiele lepiej niż nam. No też swoją drogą, no ja czyszczę całego spota i zbijam go, wydaje mi się, że nawet i szybciej niż jak go zbijaliśmy we dwóch. No dobra, może nie.
Teraz mi jeszcze ostrze zgasło. No to jedyny właśnie moment, kiedy mam problem, to jak ostrze gaśnie, tam nawet jak strachu, czy tam zbrojki nie mam, to jakby to nie jest jakoś bardzo odczuwalne. No to chyba tyle z takiego podsumowania ostatniego PDK. Wbiłem właśnie 7-7, ale nie zdążyłem tego nagrać, kapa. Dobra, no i tak na skończenie odcinka podsumujmy sobie kolejnego PDK. Wbiliśmy 6-9 level, 117 punktów do rozdania, 34 w skille. 6-9 level, czyli 4 levele wyszły w godzinę. Czyli myślę, że zostały jeszcze takie 2-3 godzinki ekspienia. Tak więc myślę, że w miarę przyjemnie będzie.